W poniedziałek przy Ostrudzkiej Przychodni miało miejsce przedsięwzięcie w ramach drugiej edycji kampanii Zdrowe Lato realizowanej przez powiat ostrudzki. Wspólnie ze naszymi służbami, czyli z Strażą Państwową Powiatową, z Sanepidem, z firmą Numed i z naszym szpitalem organizujemy Zdrowe Lato, drugą edycję w tym roku. Tak jak powiedziałem, pierwsza była dla dzieci. W tym wydaniu skupiamy się na promocji zdrowego stylu życia, udzielania pierwszej pomocy, ale też promocji naszego samorządu. Podczas wydarzenia można było m.in. zmierzyć sobie ciśnienie, a także zbadać poziom cukru. Nie zabrakło również stanowiska poświęconego nowo powstałej poradni onkologicznej w placówce. Macie Państwo w Ostródzie, w przychodni na ulicy Kościuszki 2, poradnię onkologiczną, poradnię chirurgii onkologicznej oraz mammografię. Wszystko to w ramach NFZ-u, po to, żeby profilaktyka zdrowotna była dla Państwa ważna, a my zapewniamy krótkie terminy, żebyście Państwo mogli się dostać i żeby to ta promocja była efektywna. Warto więc wszystkich, do których jeszcze wiadomość o poradni onkologicznej w Ostródzkiej Przychodni nie dotarła, zapoznać z tym faktem, ponieważ wcześniej wykryta zmiana nowotworowa pozwala szybciej wdrożyć leczenie. Mamy naprawdę bardzo duże możliwości. Nasze mammografy są najwyższej jakości. Diagnostyka to filar naszego zdrowia. Diagnostyka i profilaktyka są bardzo ważne, a jeśli już przytrafi nam się choroba nowotworowa, to istotne jest, abyśmy w tych trudnych chwilach mieli wsparcie. Warto tu wspomnieć o działającym na terenie Ostródy klubie Amazonek. Naszym głównym celem to jest statutowym jest profilaktyka, czyli uczestniczenie, głoszenie, gdyby prośba o samobadanie, nauka samobadania piersi, bo jest to pierwszy krok jak gdyby takiego lekarza samego, dla siebie i szybkie wykrycie, jednocześnie jest szybkie zakończenie leczenia. Wszystko to jest dowodem na to, że organizowanie tego typu wydarzeń jest jak najbardziej potrzebne, w związku z czym należy podziękować wszystkim, którzy włączyli się w jego organizację.